Witam Państwa bardzo serdecznie na webinarze zatytułowanym Czy budynki muszą być zgodne z taksonomią Unii Europejskiej? Bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać w tak licznym gronie i porozmawiać o tej jednej z kluczowych kwestii, która nabiera teraz coraz większego znaczenia w branży budowlanej oraz na rynku nieruchomości. Mamy dzisiaj wyjątkowe ekspertki, które podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. I dzisiaj jest z nami pani Joanna Awosa, która jest członkinią zarządu WSIP-u, i Dorota Bartosz, dyrektorka do spraw zrównoważonego budownictwa w PGPC. Witam panie bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy mogły porozmawiać na ten temat. Dzień dobry. Dzień dobry. Oddaję głos Dorocie Bartosz, która ma dla Państwa prezentację i też będzie dzisiaj prowadzić spotkanie. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w tak licznym gronie i przyznam, że ponieważ cyklicznie prowadzimy różne webinary tu z pozycji PLGBC, też bierzemy udział w organizowanych przez inne organizacje i przyznam, że zapisanych 170 osób robi wrażenie. W tej chwili już mamy prawie 100. To tylko potwierdza, jak temat jest ważny dla wszystkich. I dzisiejsze, ponieważ wiecie Państwo, że to jest webinar, więc dzisiejsze spotkanie. Witam Cię, Asiu. Od tego powinnam zacząć, bo nie wiem, czy Ty jesteś. Nie Jestem. znałam Cię w tym tłumie, czy Jestem. nie. Jesteś już, tak? Super. Więc ponieważ mamy eksperta tutaj z działu od strony finansowej, więc ja będę chciała bardzo krótko Państwu tylko nakreślić taki status tej taksonomii i to, z czym musimy się zmierzyć, bo na szersze poruszenie zagadnienia na pewno jeszcze będzie czas, a żeby uwagę tą tutaj zwrócić na Joannę Awosę, która faktycznie może nam tu powiedzieć bardzo istotne rzeczy, jak ta taksonomia budynkowa jest odbierana, czy jak wygląda od strony właśnie sektora finansowego. Ja pozwolę sobie teraz tak szybciutko udostępnić moją prezentację. Nie jest, od razu zastrzegam, tu nie ma wszystkich informacji na temat taksonomii. Proszę mi powiedzieć, czy widać? Okej, dobra. Myślę, że większość z Państwa o taksonomii zrównoważonego finansowania już słyszała. Ja przepraszam, czasami się zawieszam, bo ciągle słyszę pikanie, że osoby wchodzą, więc proszę mi wybaczyć. O taksonomii słyszymy już w zasadzie, ja chyba usłyszałam pierwszy raz jakieś 4, 5, prawie 5 lat temu, podchodząc do certyfikatu Zielony Dom i chcąc uruchomić poprzez rozmowy z bankami zieloną hipotekę, gdzie większość banków już wskazywała na to, że to przygotowanie tego odpowiedniego portfela będzie zdecydowanie powiązane właśnie z taksonomią, która to ostatecznie weszła w 2020 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego. Generalnie jest to oczywiście pokłosie całej dążenia do neutralności klimatycznej i walki, że tak powiem, o klimat albo inaczej mówiąc o to, aby ograniczyć emisję i dążyć do tej neutralności klimatycznej. I wychodząc trochę naprzeciw takim działaniom, aby instytucje finansowe czy działalność oceniana poprzez instytucje finansowe mogła być mierzona tymi samymi wskaźnikami w ten sam sposób, wspierając oczywiście zrównoważony rozwój, wyznaczając kierunki, jaka dana działalność gospodarcza powinna się kształtować, kierować, żeby właśnie była zrównoważona. Generalnie, tak jak wspomniałam, założenie jest takie, że ona pomoże zneutralizować Unię Europejską pod względem klimatycznym do 2050 roku, ponieważ wchodzi to jako ta legislacja, wchodzi jako rozporządzenie, w związku z tym automatycznie jest dokumentem, który jest wdrażany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
więc nie trzeba tutaj dodatkowo żadnej wewnętrznej legislacji. Ja postaram się krótko powiedzieć od takiej strony technicznej i też wyrywkowo, jeśli chodzi o taksonomię. To w ramach tej taksonomii tą działalność, te działalności, które są opisane, które się kwalifikują do tej oceny pod kątem zrównoważonego finansowania i mówimy o tym wtedy, że jeśli tej działalności nie ma wymienionych w tym rozporządzeniu, to po prostu działalność ta nie może być oceniana jaka zgodnie z taksonomią, czyli mówiąc wprost, nie jest zrównoważona. Natomiast takim celem nadrzędnym jest, aby działalność spełniała przynajmniej jeden z sześciu celów środowiskowych. I w tych sześciu celach środowiskowych, dokładnie w kolejności, którą Państwo widzicie tutaj na slajdzie, mamy łagodzenie, czyli mitygacja zmian klimatu, adaptacja do zmian klimatu, zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, potocznie mówiąc GOS, oraz ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów. I tak jak powiedziałam, działalność musi się przyczyniać przynajmniej do jednego, w znaczący sposób, do jednego z tych celów. Natomiast, co jest istotne bardzo, też nie może wyrządzać poważnych szkód pozostałym celom. Jeśli skupimy się tylko na budynkach, bo my dzisiaj mówimy o taksonomii w kontekście budynków, to budynki występują w rozdziale siódmym, w zasadzie w trzech podrozdziałach tego rozdziału siódmego. Mamy budowę nowych budynków, rozdział 7.1, renowacja istniejących budynków 7.2 i nabywanie i prawo własności budynków 7.7, gdzie widzicie Państwo, jakie mogą być istotne cele. Gdybym wróciła do tego poprzedniego, jak Państwo zapamiętają 1, 2 i 4, bo tylko tam się pojawiają budynki, czyli łagodzenie, adaptacja oraz, nie, to pomyliłam się, przejście na gospodarkę emisyjną jest czwartym celem, więc te cele tutaj, widzicie Państwo, mogą być wybierane przez inwestorów, przez daną działalność gospodarczą w zakresie budynków. 1, 2 lub 4. Przy czym po prawej stronie w tabeli macie Państwo w ramach jakich celów środowiskowych trzeba wykazywać DNSH. I teraz działa to w ten sposób, że jeśli mówimy o budowie nowych budynków, wybieramy sobie jeden z istotnych celów, czyli adaptację, mitygację lub GOS, a analogicznie dla pozostałych celów musimy spełnić DNSH, czyli potwierdzić, że nie wyrządzamy poważnych szkód. Jedynie inaczej wygląda w nabywania i prawo własności, w przypadku, gdzie nie mamy pozostałych DNSH, tylko wymijająco się mitygacje i adaptacje do zmian klimatu. Jeśli teraz przejdziemy, sekundkę, bo mi się nie chce przełączyć. Może teraz. O. To, co jest konieczne w ramach oceny zgodności z taksonomią, to żeby zakwalifikować tą działalność jako właśnie zrównoważoną, musimy wybrać, jak wspomniałam, istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych, spełnienia kryteriów technicznych, które są opisane w tym celu środowiskowym, potwierdzenie, że ta działalność nie wyrządza poważnych szkód dla każdego z celów pozostałych, tak zwane do not significant harm, oraz jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami. Tutaj też powiem, tu będą ewentualnie pytania do Joasi, natomiast my z pozycji PLGBC i z pozycji naszej oceny budynków zgodnie z taksonomią, którą będziemy wdrażać do certyfikatu Zielony Dom, nie oceniamy oczywiście minimalnych gwarancji, bo zakładamy, że ocena tych minimalnych gwarancji w kontekście całej działalności gospodarczej jest poza naszym zakresem. Skupmy się w takim razie szybciutko na technicznych kryteriach kwalifikacji. Ja to omówię tylko na podstawie łagodzenia zmian klimatu. Na końcu Państwo będą mieć linki do wszystkich rozporządzeń dla tych Państwa, którzy może jeszcze tego nie znają. Natomiast, żeby pokazać, w jaki sposób ten proces jest tutaj oceniany, realizowany, to omówię szybko na podstawie właśnie łagodzenia zmian klimatu, czyli mitygacji.
Pierwsze kryterium techniczne to budowa, w przypadku budowy nowych budynków, musimy spełnić trzy kryteria. Jednym z nich to jest zapotrzebowanie na energię pierwotną, które powinno być, musi być 10% niższe niż to, które jest uregulowane w obowiązujących przepisach. Dla przykładu, ja tutaj wypisałam Państwu wartości dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, ponieważ jest to zdecydowanie prostsze. Ponieważ te wartości nie mają tak zwanego wbudowanego oświetlenia, które jest uwzględniane, a które jest zależne od powierzchni, więc trudno tą wartość przewidzieć. Tak więc, jak Państwo widzicie, budynek jednorodzinny, aby w ogóle budowa budynków jednorodzinnych, aby można była w pierwszy krok, żeby ją ocenić w ramach mitygacji do zrównoważonej, musi się charakteryzować zapotrzebowaniem na energię pierwotną 63, w budynkach wielorodzinnych 58. To jest pierwsza rzecz. Oczywiście kalkulacja tych wartości w oparciu o obowiązującą metodykę, która funkcjonuje przy świadectwach charakterystyki energetycznej. Drugie kryterium techniczne, które składa się de facto z dwóch części, z dwóch badań, tak bym powiedziała, czyli dla budynków powyżej 5000 metrów kwadratowych i traktujemy tutaj tą powierzchnię jako powierzchnię jednego budynku, muszą być przeprowadzone testy szczelności oraz badanie integralności cieplnej, czyli mówiąc potocznie badanie termowizyjne. Dyskusja jest, i to pewnie z Asią do tego wrócimy, o jaką to powierzchnię tutaj, o jakiej powierzchni mówimy. Rozporządzenie niestety tłumaczy bezpośrednio, że to jest powierzchnia użytkowa. Ja tutaj stoję na stanowisku jednak, że to ma być powierzchnia całkowita, ale pewnie do tego może w dyskusji jeszcze przejdziemy. I kolejną rzeczą, trzecim takim kryterium technicznym, kryterium kwalifikacji jest, że dla budynków także powyżej 5000 metrów kwadratowych sporządzona jest analiza śladu węglowego GWP w całym cyklu życia. Tutaj od razu dopowiem, że jeśli w danym kraju nie ma przyjętej metodyki liczenia tego śladu węglowego, a wiemy, że u nas w Polsce nie ma, to odwołanie de facto jest do systemu Levels, który wprost mówi, o jakich fazach i o jakim GWP, fosil, bio i LULUK powinien być ten raport uwzględniać te wartości. Mając te trzy spełnione kryteria techniczne w ramach nowych budynków, musimy spełnić teraz, udowodnić, że pozostałym kryteriom ta nasza działalność nie przeszkadza. I w pierwszej kolejności, w ramach adaptacji do zmian klimatu, musimy ocenić zagrożenia i odporności działalności na ekstremalne zdarzenia pogodowe. Tutaj trzeba w oparciu, a może pokażę w ramach tabeli, w której Państwo oceniają, jak Wasza nieruchomość, jak budynek, na jakie ryzyka jest narażony, to w ramach wybrania tych ryzyk trzeba dokonać analizy. I ta analiza musi uwzględnić właśnie zmiany temperatury, stres termiczny, zmienność temperatury, topnienie wiecznej zmarzliny, fale upałów, osowiska, podnoszący się poziom mórz, deficyt wody. To wszystko wynika z tej tabeli i należy przeprowadzić tą analizę, stosując najbardziej szczegółowe, najnowocześniejsze w projekcie klimatu z uwzględnieniem szereg scenariuszy RCP, czyli takiego międzyrządowego zespołu do zmian klimatu, albo też ICPP, przynajmniej które obejmują zmiany na przestrzeni 10-30 lat. Te analizy, te raporty trzeba przedstawić w ramach potwierdzenia nieoddziaływania negatywnie na to kryterium, przy czym tu też można dużo dyskutować na ten temat, w jaki sposób to tutaj udowodnić, ponieważ takie moje spostrzeżenie, taksonomia w swoim rozporządzeniu do niektórych elementów, do niektórych punktów, kryteriów bardzo precyzyjnie reguluje, to powinny być spełnione poziomy lub jakie działania powinny być podjęte. W niektórych, tak jak w moim przypadku, moim zdaniem tutaj, nie reguluje, w jaki sposób powinniśmy to udowodnić.
Kolejne DNSH, czyli udowadnienie w ramach wykorzystania ochrony zasobów wodnych i morskich. Tutaj jest konieczność zastosowania wodooszczędnych rozwiązań instalacyjnych i uwzględnienie ryzyka degradacji środowiska w kontekście jakości wody. Warto tutaj podkreślić, że są podane oczywiście przepływy, jeśli chodzi o baterie, umywa w wannach, prysznicach, w spłuczkach toaletowych, przy czym warto tutaj podkreślić też, że w przypadku budynków mieszkalnych nie są one uwzględniane. Tak, czyli te wymagania, co bardzo dobrze się wpisuje w nasz system budowy i oddawania budynków do użytkowania w systemie deweloperskim, kiedy nie mamy wpływu na to, w jaki sposób i co użytkownik końcowy zamontuje. Tutaj w tych przypadkach liczą się części wspólne, jeśli chodzi o budynki mieszkalne. W pozostałych wszystkich muszą one być odpowiednio spełnione. Jeśli chodzi o gospodarkę o obiegu zamkniętym, to jest selektywna zbiórka odpadów z budowy. Tutaj ustawa sprzyja, która przyjdzie, będzie obowiązywała od przyszłego roku na temat segregacji odpadów na terenie budowy i to, że minimum 70% odpadów gotowych do ponownego użycia, recyklingu lub innych procesów odzysku. Z kolei w kontekście zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola. Musi tutaj być ograniczenie wykorzystywania chemikaliów, ograniczenie emisji do powietrza, badanie gruntów i redukcja zanieczyszczeń. Przyznam, że w moim przekonaniu jednym z trudniejszych wyzwań, które w ramach tej weryfikacji trzeba zrobić, ponieważ to dotyczy wszystkich wyrobów budowlanych, to ograniczenie emisji do powietrza. Czyli każdy materiał, wyrób budowlany musi taką informację o zawartości posiadać. Drugie, już nie nowe budynki, tylko renowacja istniejących budynków. Tutaj w ramach, można powiedzieć, bardzo mocno wpisujące się działania w fali renowacji, mogę powiedzieć, że przyjęte jest takie działanie, że trzeba wykazać przynajmniej 30% mniejszego zapotrzebowania na energię pierwotną, aczkolwiek jest tu taki też zapis, że powinno to wynikać bez uwzględnienia energii odnawialnej. Chodzi o podkreślenie jakości i powłoki konstrukcji budynku, czyli minimalizowania strat na przenikanie i straty na wentylację. Pojawia się oczywiście hasło gruntowa renowacja, natomiast ta definicja niestety nie jest precyzyjnie sformułowana. W dyrektywie EPWD pojawia się przepisywane, że tak powiem, z poprzednich jeszcze dyrektyw, że jest to modernizacja co najmniej 25% powierzchni budynku lub bodajże wartości nieruchomości. I w ramach, więc głównym tam kryterium technicznym jest to mniejsze zapotrzebowanie na energię pierwotną, natomiast analogicznie trzeba także spełnić kryteria DNSH, czyli adaptacji do zmian klimatu, podobnie jak było w ramach nowych budynków, zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych, przejście na gospodarkę obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniom, jedynie ochrona i odbudowa bioróżnorodności. Tutaj tego DNSH nie musimy udowadniać. I trzeci obszar, który tutaj jest istotny, to jest nabywanie i prawo własności. On będzie pewnie najistotniejszy w kontekście nowych budynków, ponieważ też może kupowanych, nabywanych, które nie spełniają wymagań taksonomicznych, to dzisiaj się już spotykamy, ponieważ wartości, które są podane, są nie odzwierciedlają stanu energetycznego naszych budynków, ale o tym za chwilę. Natomiast z definicji mowa jest o tym, że budynek wzniesiony przed 31 grudnia 2020 powinien mieć klasę A albo znajdować się w tych 15% najbardziej efektywnych. I jak Państwo może wiecie, na dole widzicie Państwo, w tej chwili są to wartości opublikowane przez ministerstwo, które wychodzą może w lekkim cudzysłowie naprzeciw temu, ponieważ nie mamy tych klas energetycznych, jakie to są poziomy. Należy te poziomy śledzić, ponieważ one się zmieniają ze względu na to, że Centralny Rejestr Świadectw Charakterystyki Energetycznej
jest cały czas, że tak powiem, w obrocie, jeśli chodzi o świadectwa. I tak jak do kwietnia zeszłego roku jeszcze były zdecydowanie lepsze budynki, tak teraz nieco te wartości efektywności energetycznej wzrosły, czyli w sensie, że są mniej efektywne. W związku z tym te wartości są w kontekście oceny budynku istniejącego bardziej, jakbym to powiedziała, korzystne dla w przypadku kupowania budynków wzniesionych właśnie przed tym 20 rokiem. Natomiast dla tych budynków, które są wzniesione po 20 roku, przechodzimy na wymagania, można powiedzieć, jak dla nowych budynków. Czyli znowu energia pierwotna musi być niższa o 10%, trzeba dokonać badań szczelności i integracji oraz policzyć wskaźnik globalnego ocieplenia. Więc mogłabym powiedzieć, że dla wszystkich od 4 lat budynki muszą mieć istniejące taką zgodność, tak, żeby potwierdzić zrównoważoną działalność, spełnienie kryteriów technicznych, jak dla nowych budynków. W przypadku DNSH, co też może być pewnym ułatwieniem, jeśli to będzie dotyczyło przygotowywania przez banki kredytów dla końcowego kupującego, czyli Kowalskiego, czy tam Bartosz, gdzie w tym momencie jedynie w ramach DNSH robimy adaptację do zmian klimatu, natomiast dla pozostałych celów klimatycznych tych analiz nie musimy robić. Na koniec na slajdzie, który też tutaj, jak Państwa Alicja powiedziała, będzie dostępny, macie Państwo linki do poszczególnych aktów delegowanych, które się pojawiły. Już mamy komplet. W zeszłym roku pojawiły się akty delegowane właśnie opisujące cel środowiskowy trzeci, czwarty, piąty i szósty. Natomiast ja bardzo polecam kompas, który bardzo tak excelowsko, a nie jak w rozporządzeniach tekstowo grupuje, pozwala filtrować wymagania dla poszczególnych typów budynków. I tym slajdem chciałam zakończyć moją prezentację i zaprosić Joasiu Ciebie. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie, bo myślę, że dla nas po tej drugiej stronie, przy technicznej ocenie budynków dla inwestorów, architektów, projektantów, może firm konsultingowych, bardzo istotne jest, jak sektor bankowy się przygotowuje, czy się nie przygotowuje, o czym rozmawia i co w ogóle się dzieje. Więc witam Cię serdecznie i od razu pierwsze pytanie, jak sektor bankowy wykorzystuje taksonomię? Asiu, jesteś z nami? Nie słyszę. To trzeba Asi chyba pomachać, żeby wiedziała. O. Słychać Halo? teraz. Słychać. O, tak, teraz A, Asiu dobrze. słychać, więc rozumiem, że ty mnie słyszałaś. Tak, Bardzo cię dziękuję bardzo, słyszałam. że przyjęłaś zaproszenie. To nie marnując czasu, proszę cię, co sektor bankowy, co sektor finansowy czy wykorzystuje, czy myśli, czy jest na początku tej drogi? Jakie jest wasze stanowisko? Tak, więc jak najbardziej myśli i się przygotowuje do tego, żeby z taksonomii korzystać. Myślę, że tutaj bardzo dobrym przykładem tego, że myślimy o tej taksonomii i o tym, jak z niej korzystać i co oznaczają te wszystkie zapisy, co do których tutaj widzę trochę pytań na czacie, co one oznaczają dla banków z perspektywy banku, też nad tym pracujemy jako sektor. Współpracowaliśmy razem właśnie z PGBC, z Dorotą, z PING, PRCH, JWA i wieloma innymi organizacjami nad stworzeniem formularza, który tak naprawdę pomoże bankom w ocenie taksonomiczności nieruchomości i zgodności z taksonomią.
Ten formularz w tej chwili jest został przekazany do Ministerstwa Rozwoju i Technologii po to, żeby tam grupa robocza, która przy ministerstwie powstała, takich też ekspertów, wśród których też część jest, współpracuje z nami, żeby ta grupa właśnie zgłosiła swoje uwagi co do tego, jak ten formularz został sporządzony, o jakie dokumenty prosi i o co pyta. Zobaczymy tak naprawdę, jakie dodatkowe jakby zgłoszenia czy uwagi do nas spłyną. Prawda jest taka, że my na wiele pytań też nie mamy odpowiedzi co do tego, co jest rozumiane jako na przykład tutaj widziałam wśród pytań solidne i identyfikowalne procedury kontroli jakości, tak? Jakby nie ma dokładnej odpowiedzi ze strony Komisji Europejskiej co do tego, co to tak naprawdę jest, więc jako banki będziemy przyjmować od Was opisy, które będą pokazywały, jakie te procesy są i tak naprawdę na początku sami będziemy oceniać, czy to jest wystarczające, czy nie, ale z czasem liczymy na to, że poprzez współpracę z innymi organizacjami taki jakby schemat tego minimalnych wymagań zostanie wypracowany, więc jeszcze na tym etapie nie jesteśmy, jesteśmy na etapie określenia, co tak naprawdę jest nam potrzebne, jaka dokumentacja, a jeżeli chodzi o minimalne wymagania, to tego często jeszcze nie mamy, niestety. Kontaktujemy się też jako Polsif, tak? No bo ten formularz wypracowywaliśmy razem z osobami ze wszystkich dużych banków w Polsce w ramach grup roboczych przy Polsifie. Jako Polsif rozmawiamy też z instytucjami zagranicznymi, gdzie wprost pytamy właśnie a propos tego, czy od banku będzie jakby, czy to banku rolą jest ocena jakby tego, czy to wszystko jest wystarczająco dobre, tak? Na ten moment wiemy, że trochę tej należytej staranności po naszej stronie jest potrzeba, a de facto widzimy, że na zachodzie rynek poszedł w kierunku takim, gdzie banki nie odpowiadają za to, co zostaje im dostarczone, tylko korzystają z podmiotów trzecich, które muszą o właściwą jakość dostarczonej dokumentacji zadbać. I liczymy na to, że w którymś momencie tego typu rozwiązania też u nas się pojawią. Jeżeli chodzi wręcz o to, czy taksonomia nam na ten moment jako bankom jest potrzebna, i tak nie, to może tak bym powiedziała. My w wielu instytucjach finansowych na ten moment skupiamy się przynajmniej na tej części pierwszej istotnego wkładu, bo ona jest dla nas najprostsza do oceny. Taksonomia, tak jak już powiedziałam przed chwilką, jest tym, nad czym pracujemy i do czego dążymy, ale gdy rozmawiam z przedstawicielami wielu banków, to oni wprost mówią, że na razie ten istotny wkład jest dla nich podstawą, a na DNSH to pracują, bo oczekują troszeczkę więcej wyjaśnienia, co tak naprawdę oznaczają te wszystkie zapisy. No i jako Polsif próbujemy tutaj bankom pomóc i ta współpraca, myślę, z organizacjami branżowymi będzie dalej trwała w celu właśnie określenia jakichś minimalnych wymagań tego, co powinna mieć na przykład ta analiza ryzyk klimatycznych, też tutaj wspomniana na czacie. Nie ma na ten moment wytycznych poza tymi taksonomicznymi, bo w taksonomii jest napisane, co tam powinno się znaleźć i o to my pytamy w tym formularzu, tak, czy te właściwe scenariusze zostały zastosowane i tak dalej, ale jakby takiego podstawowego wzoru nie ma i dostajemy bardzo różne te analizy. Na co bym zwróciła uwagę, to na to, że wraz z powodziami, które były miały miejsce ostatnio, na pewno banki będą zaostrzały swoje w ogóle podejście do analizy ryzyk klimatycznych i na pewno nie przyjmą wszystkiego, co do nich spłynie, tak? I po swojej stronie zresztą bank też dokonuje takich analiz, tak? Czyli ma swoje mapy geologiczne, ma mapy klimatyczne i próbuje tak naprawdę poprawiać te procesy oceny po swojej stronie, więc jeżeli nawet ktoś przyniesie jakąś analizę i ona wykaże, że tak, nie ma jakiegoś ryzyka powodzi, a bankowi wyjdzie, że ten ryzyko jednak jest, no to to gdzieś też na pewno zostanie zaflagowane i będzie oznaczało, no, że ta zgodność z taksonomią będzie trudna do udowodnienia dla tego klienta. Więc tylko bym na to zwróciła uwagę, że po swojej stronie my też poprawiamy swoje procesy, swoje analizy również, więc nieścisłości będą wyłapywane. Jeżeli chodzi o pełną zgodność z taksonomią, na zachodzie w wielu krajach jest banki, które finansują inwestycje zgodne z taksonomią, mają
pewne ulgi, jeżeli chodzi o adekwatność kapitału, współczynniki adekwatności kapitałowej, i na tych rynkach siłą woli większe jest wsparcie w kierunku tego, żeby tą zgodność pełną z taksonomią mieć. Na ten moment w Polsce tego nie ma, więc tak naprawdę jest to kwestia często ustawionych po prostu KPI w danej instytucji. Czy ta instytucja ma taką ambicję, żeby ta zgodność z taksonomią była, czy nie? Więc jako rynek nie ma jeszcze takiego, moim zdaniem, jakby dążenia do tego, żeby ta zgodność była. Na razie jest jakby praca nad tym, tak? Najlepiej by było, gdyby te dwie rzeczy się połączyły. Z jednej strony banki miały na to swoje KPI, z drugiej strony były w stanie zaoferować po prostu rynkowi tańsze finansowanie, tak? I tych elementów wszystkich, które by to umożliwiały, moim zdaniem jeszcze nie ma, więc jest to trochę jeszcze niewspółmierne niestety. Wysiłek po stronie klienta i to, co bank może zaoferować klientowi za tą zgodność z taksonomią, nie zawsze idą w parze. Czyli jak dobrze rozumiem, ponieważ jest tak dużo braków, pytanie, czy są wzory analiz ryzyk klimatycznych, więc oprócz firm konsultingowych, które pewnie swoje wypracowały, aczkolwiek nie są zweryfikowane, to takich nie ma. Ale czy to w takim razie znaczy, że no bo Wam też jako instytucji finansowej zależy na tym, żeby udzielać finansowania dla inwestycji zrównoważonych. Czy jeśli ona w pełni nie jest zgodna z taksonomią, to znaczy tyle, że ona nie będzie taką przez Was uwzględniona? Bo spotkałam się z takim, ale teraz to jest, wiesz, taka pogłoska, spotkałam się z czymś takim, że któryś z banków uwzględnia za zgodność z taksonomią tylko spełnienie warunku energii. Mówię o nowym budownictwie, EP mniejszym o 10%. I nic więcej nie trzeba udowadniać. I to Tak, Wam na przykład coś wystarczy? bo jest różne wymaganie, jeżeli chodzi trochę o domy i klientów indywidualnych, a co innego, jeżeli chodzi o inwestorów instytucjonalnych. Jakby te wymogi są niewspółmierne, więc jakby w hipotekach, czyli w finansowaniu mieszkań, to banki wykazują tą zgodność z taksonomią, bo tam nie trzeba za wiele robić w kontekście do no significant harm, czyli tych wszystkich pozostałych czynników nieczynienia szkód pozostałym celom. Więc jakby w domach jednorodzinnych jest jeszcze inaczej, a w hipotekach, mieszkaniach jest jeszcze inaczej. Więc jakby tutaj jest dużo prościej i do tego banki dążą, bo to jest proste. I właśnie skupia się często tylko na tym pierwszym elemencie oceny istotnego wkładu. Ale jeżeli mówimy o budynkach ogólnie i przede wszystkim o klientach korporacyjnych w bankach, no to z uwagi na to, że te DNSH jest dużo bardziej skomplikowane, no to jest trudniejsze. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy jest jakiś bank, który wykazywał już konkretne inwestycje w budynki inne niż mieszkania, które są zgodne z taksonomią, właśnie z uwagi na te problemy, które mieliśmy, jeżeli chodzi o dokreślenie, dobra, to co to tak naprawdę oznacza, tak? Jakby te wszystkie zapisy taksonomii w kontekście do no significant harm. Więc tak. Ale aczkolwiek wiesz, jak zwróciłam sobie, czy dobrze pamiętam ze slajdów, bo to jest taka matryca różnych kombinacji, jeśli chodzi o kryteria DNSH i one się wszystkie krzyżują, to akurat nawet przy nabywaniu adaptacja do zmian klimatu, czyli ta analiza ryzyk musi być oprócz energii pierwotnej, testów szczelności i GWP. Ale Ale to tak wtedy łagodnie, tak? bank robi wtedy to sam. Tak jak wspomniałam, oni w bankach już mają swoją analizę ryzyk klimatycznych, mają swoje też procedury, więc jakby ten element mogą sami nałożyć na kredyty, które sfinansowali osobom indywidualnym. Więc jakby tutaj sobie bank to w ten Sobie sposób. radzi, sam sobie. Okej. Tak. Dobrze. Czyli dobra, to mam teraz takie inne pytanie, bo biorę udział, więc trochę może więcej wiem, niż tutaj Państwu jesteśmy w stanie przekazać w tym właśnie Waszym ustalaniu tego cennego kwestionariusza, jakie te dokumenty są. Myślę, że to trochę już też wybrzmiało z tego, co powiedziałaś, jakbym chciała zapytać, co jest największym wyzwaniem, czyli rozumiem, że wszystkie te DNSH, wszystko to, co jest zapisane na twardo, że tak powiem, liczbowo jest proste, tak? Proste.
że proste, bo tak jak już Dorota sama wspomniałaś a propos interpretacji dotyczących 5000 metrów, to Tak, tak, dyskusji jest tak, tak. mnóstwo. I tak naprawdę w formularzu zbieramy te dwie wartości, i zarówno użytkową, jak i całkowitą. To z tego, co wiem, to pewna interpretacja może wyjść, czy to z Ministerstwa Rozwoju, czy też z samej Komisji Europejskiej, bo członkowie tych grup roboczych otrzymali jakieś interpretacje z Komisji Europejskiej. To jest, nie jest jeszcze publiczne, więc nie jest jeszcze na tych stronach Q&A'ach czy Frequently Asked Questions z Komisji Europejskiej opublikowane, ale z tego, co padało na tych spotkaniach, no to niby 5000 metrów komisja interpretuje jako powierzchnię użytkową. Z uwagi na to, że nie ma tego nigdzie na piśmie w publicznych źródłach opublikowanego, my zbieramy na tym formularzu te dwie wartości, dając pewną dowolność tak naprawdę dla instytucji tego, jak ona to zinterpretuje. No bo gdzieś musimy iść jako rynek i z czegoś korzystać. Pewnie. Więc nie chcemy ograniczać się, jednocześnie wiemy, że coś tutaj powinno się pojawić w kontekście interpretacji. No to ma, ta powierzchnia ma, ta interpretacja, czy to jest użytkowa, czy całkowita, to ma swoje plusy i minusy, bo jak będzie użytkowa, to znaczy, że mniej budynków będzie poddana testom szczelności. Mniej ilość budynków będzie miała policzony ślad węglowy, który z drugiej strony wiemy, że od 28 roku jest na poziomie dla wszystkich nowych od 1000 metrów kwadratowych, więc to trochę też tutaj samo przez się będzie musiało być zrobione. Myślę, że to też jest powiązane akurat z GWP, liczeniem emisji, ale to może nie miejsce na tę dyskusję. Wracając, Asia, w takim razie, bo raz, że po pierwsze widać, że w takim razie w bankach muszą być eksperci, którzy potrafią interpretować i te analizy. Jak rozumiem, że te wszystkie zespoły, w którym ty także jesteś, musisz teraz wiedzieć, co to jest energia pierwotna, końcowa i użytkowa, żeby nic was nie zaskoczyło. Natomiast wszystkie banki będą oceniać, czy to jest indywidualna polityka danej grupy w ten sam sposób, to podejście do taksonomii, czy temu służy wypracowanie właśnie w ramach PolSIF-u tego podejścia? Chcielibyśmy, żeby to było ujednolicone dla rynku, to podejście, tak, jakby jak najbardziej się da, tak, no bo prawda jest taka, że wiele z banków, które w Polsce jakby funkcjonuje, jest częścią grup kapitałowych i może być tak, że z czasem te spółki matki po prostu narzucą pewne wzory działań, tak, które dla nich są akceptowalne. Tego na razie nie ma, żeby nie było. Na razie z tego, co widzimy, to spółki matki banków polskich też mają problem. To nie to, że tylko my z taksonomią, tylko za granicą ten problem też jest. Ale może być tak, że po prostu będą troszeczkę inne wymagania, no bo każdy bank ma swoją specyfikę i może być właśnie tak, że pewne rzeczy będą dodatkowo wymagane, dlatego że ktoś jest częścią grupy i gdzieś coś potrzebuje, ale prawda jest taka, że próbujemy to ujednolicić i przynajmniej w swoim wypadku, bo na co dzień oprócz PolSIF-u pracuję też w ING, to my się materiałami dzielimy z grupą i widać, że my część rzeczy mamy wypracowane wcześniej, na przykład a propos minimalnych gwarancji, taką grupę roboczą też mieliśmy w ramach PolSIF-u, stworzyliśmy jakby formularz, listę pytań, które tak naprawdę mogą służyć do oceny spełnienia kryteriów minimalnych gwarancji przez przedsiębiorstwa, tak? I ten formularz wysłaliśmy do grupy i grupa go adaptuje w tej chwili na całą grupę. Więc widać, że to czasami jest też z Polski, może pójść coś zaadaptowane jakby na szczeblu europejskim, tak? Tylko dlatego, że załóżmy rynek tutaj może w pewnych kwestiach być trochę do przodu. Ale w wielu innych miejscach mamy po prostu pewne wypracowane rozwiązania na poziomie grupy i to one będą pewnie czasami dominować. Czy tak będzie z taksonomią? Nie jestem pewna, dlatego że taksonomia jednak musi mieć odzwierciedlenie w lokalnych przepisach, tak? Więc to, co tutaj jest możliwe, nie zawsze jest możliwe do unifikowania na poziomie grupy, tak? Jakby dokumenty dostarczane,
nawet te świadectwa charakterystyki energetycznej są w inny sposób sporządzane i też już mieliśmy przecież tę dyskusję a propos PPA i gwarancji pochodzenia i tego, że w Niemczech tego nie można uwzględniać przy liczeniu EP, a u nas można, więc tą informację nie, też od razu pozyskujemy. Ci wejdę w słowo. Z półtorej tygodnia temu, będąc na konferencji CAPE, był z Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Tomasz Gałązka. I powiedział, że nie można uwzględnić PPA. No właśnie, więc też nie tak można. Myślimy, że nie można. Nie można, nie można. I powiedział to publicznie. Powiedział myślę, wprost. No tak. I nawet powiedział no takie zdanie, że w tym następnej, która teraz jest procedowana, w sensie zakończyły się już konsultacje, oni się ustosunkowują do konsultacji w ramach tej nowej metodyki i klas energetycznych, też nie będzie można. No i super. Znaczy dla nas to jest też pewna odpowiedź, prosta tak? No sprawa, tak. Tak, bo my pytamy o to, bo wiemy, że takie świadectwa też się pojawiają na rynku, gdzie PPA jest uwzględnione przy liczeniu EP, więc pytaliśmy w tym formularzu o to, czy EP jest wyliczone przy tym uwzględnieniu PPA i gwarancji. Właśnie po to, żeby to odróżnić i żeby być zgodnym z tym, co jaka jest intencja po prostu samej Komisji Europejskiej. Tak, więc, więc tak, jak najbardziej to też trochę pokazuje, że jako rynek idziemy w dobrym kierunku i pewne rozwiązania i świadomość pewnych problemów jest wyartykułowana i dociera tam, gdzie powinna dotrzeć, więc to też jest pozytywne. To ja w międzyczasie może będę przeplatać te pytania, bo one się pojawiają, raz, że przede wszystkim są bardzo długie, więc podziwiam Państwa, że tak bardzo, bardzo się Państwo przyłożyli do tego i trochę podchwycone, Asia, Twoja odpowiedź, że te analizy klimatyczne są robione bezpośrednio przez bank, a podnoszona tutaj jest taka kwestia, tak może streszczę, wybaczcie Państwo, że odporność czy na ryzyka fizyczne to nie jest tylko klimat, tylko też konstrukcja i budynek z tego, z czego został zbudowany, więc w jaki sposób ta analiza, rozumiem, wykonywana przez Was, tego nie uwzględnia. To zamieni tej analizy po Waszej stronie. To jest raczej coś, co my i tak wykonujemy, żeby ocenić swój portfel i nieruchomość. Więc każda analiza, każda nieruchomość będzie poddana wewnętrznej analizie pod kątem ryzyk klimatycznych przez bank, ale to nie jest zamiana. Jakby to nie jest tak, że my to zrobimy i to wtedy Wy jako klienci nie musicie zrobić analizy po swojej stronie, bo to nie jest jeden do jednego to samo. To raczej to, co chciałam, na co chciałam zwrócić uwagę, to, że my takie analizy robimy, więc jeśli coś nam wyjdzie, że jednak jest obarczone jakimś ryzykiem dużym, a u Was wyjdzie, że nie, to będzie to problem, bank do Was wróci, żeby Was zapytać, dlaczego jest ta niezgodność, dlaczego jest taka, bo u nas to się flaguje jako jednak ryzykowne, tak, więc i to będzie miało swoje konsekwencje jakby w dalszych procedurach banku i między innymi podejrzewam, że uznanie za zgodnego z taksonomią będzie trudne dla samej instytucji. Natomiast ja się zastanawiam, czy to nie będzie tak, no bo z drugiej strony można pewne ryzyka zidentyfikować, natomiast można udowodnić samą budową, inwestycją, że one na te ryzyka będą odporne, tak? Znaczy ja tutaj chciałabym wykluczyć tereny zalewowe, bo moim zdaniem w ogóle nie powinniśmy budować na terenach zalewowych, a propos tego, co wspomniałaś ostatnio. Natomiast ryzyko chociażby przegrzewania, tak? Ryzyko wzrostu temperatury. Dla mnie samej jest zastanawiające, czy w takim razie muszę zdeklarować, że tak, będzie system klimatyzacji, pasywnego chłodzenia zastosowany. No tutaj tego nie wiem. Myślę, że bank w tych swoich analizach tego także nie będzie podpowiadał. Nie. Ktoś w międzyczasie na czacie też rzucił, ja nie znam tego dokumentu, BGK, gdzie jest jakiś wzór ryzyk, analizy ryzyk na potrzeby wspólnot mieszkaniowych, więc dla Państwa, którzy może nie zajrzeli na czat, proszę sobie zajrzeć, natomiast ja nie potrafię się do tego ustosunkować. Nie wiem, Asia, Ty też nie wiem, czy znasz taki dokument, więc może go zostawmy, bo ja go nie znam, więc nie chcę komentować, czy on uwzględnia wszystkie ryzyka, czy nie. Ale trzeba na pewno popatrzeć, ja na to co bym zrobiła, to popatrzyłabym na to, co bank BGK przygotowało, ale też bym spojrzała wymagania taksonomii, bo jakby to, co musi być, to, co wpiszę wprost w załącznikach, tak, co jest napisane w rozporządzeniu, więc jakby
To musi być plus spojrzeć na ten dokument i zobaczyć, czy to się uzupełnia, czy nie, bo przede wszystkim te wymogi taksonomii muszą być zawarte. Czyli to, co tam mówimy, mowa jest o tych scenariuszach, tak, które muszą być i tak dalej, więc na to bym najpierw spojrzała i pod tym kątem analizowała, czy jakiś dokument jest przydatny, czy nie. Okej. A tutaj też po drodze się pojawiają pytania a propos, no to sami Państwo wykazują, że tak powiem, puste przestrzenie niezagospodarowane, które nie dadzą nam odpowiedzi akurat, jeśli chodzi o tereny zalewowe, czy w jakiej ilości wody 100, 500-letniej, 1000-letniej, przepraszam, nie umiem nawet tego odmienić. Generalnie jeśli chodzi o opady, a to teraz zakładajmy przede wszystkim, i myślę tutaj Klimada jest dobrym takim miejscem, w którym można sobie te prognozy klimatyczne sprawdzić, więc one tam akurat i temperatury, i opady będą w perspektywie 10, 20 i 30 lat można będzie przewidzieć i zrobić analizę odporności właśnie na te dane. Pan Jan pyta się, duża część Warszawy leży poniżej Skarpy Warszawskiej, więc jest zagrożona powodzią. Co wtedy? No, ja bym powiedziała krótko, no nie dostanie żadna budowa tam odpowiednio, jeśli tak mogę powiedzieć, tańszych pieniędzy, bo nie będzie ta budowa zrównoważona, tak? Bo z drugiej strony też myślę, że banki nie mają wpływu na to, to chyba sam rynek zweryfikuje, jak po stronie urzędników zostają wydawane pozwolenia na budowę. Tak? Naszą ambicją nie jest to, żeby jak najwięcej tych budynków było zrównoważonych. Tak jakby, jeżeli taka część Warszawy jest wykluczona z tego, żeby to uznać za zrównoważone, no to nic z tym nie zrobimy. Po prostu nie będą to takie budynki, tak? I tyle, więc jak najbardziej tak to Czyli wygląda. to nie jest ambicje, to znaczy mówiąc tak, to w zasadzie można by było powiedzieć, idziemy na jakość, a nie na ilość, tak? Czyli rozumiem, że sektorowi finansowemu nie zależy na tym, żeby w tym portfolio mieć jak najwięcej, czy to jest takie, Chcielibyśmy, ale na tym. chcielibyśmy. Tak, ale nie przeskoczymy warunków, jakby. Rozumiem. Tak, znaczy to nie przeskoczymy tego, tak? Jakby te analizy muszą być zrobione dobrze i jeżeli warunek nie jest spełniony, no to niestety. To takiego finans, ale rozumiem, że to nie znaczy, że inwestor taki nie dostanie finansowania, Nie, bo nie oznacza. czyli dzisiaj można powiedzieć tak, że dzisiaj będzie funkcjonowało finansowanie zgodne z taksonomią i normalne, jeśli tak bym powiedziała, czy dla tych budynków, które są niezgodne jedno i drugie. Bo kiedyś się spotkałam na jakimś spotkaniu właśnie w środowisku bankowym, że z czasem mniej więcej ktoś oszacował koło dekady, że w ogóle tego finansowania na niezrównoważone nie będzie. Też tak to widzisz? Ja na to, co widzę, to przede wszystkim to, że banki muszą zwracać uwagę nie tyle na samą taksonomię na ten moment, przynajmniej co na ślad węglowy do budynku, tak? W sensie EP, zapotrzebowanie na energię, bo tak są liczone te ścieżki dekarbonizacji dla sektora nieruchomości w Polsce i nie tylko, że patrzy się na zapotrzebowanie energii, generalnie energię końcową, nie tyle EP, ale my się posługujemy EP, bo to zbieraliśmy do tej pory jako instytucja. Ale jak się popatrzy na ścieżki dekarbonizacyjne, no to tam się patrzy na zapotrzebowanie na energię końcową i ona determinuje wraz z oczywiście z miksem energetycznym w kraju ślad węglowy tej finansowanej przez bank jakby nieruchomości. I jeżeli ona w perspektywie paroletniej będzie znacznie powyżej tych ścieżek dekarbonizacji, to będzie ciężko o jakby bank nie będzie, znaczy nie, na ten moment szczerze powiedziawszy nie mają jeszcze odpowiedzi, co zrobić, ale bo jak nie będą chciały refinansować, to pytanie, czy jakikolwiek inny bank to zrefinansuje, tą nieruchomość, no bo wiele z tych jakby kredytów, które mamy, to nie spłaca się w tym okresie życia tego kredytu, tylko jeszcze
refinansowanie by było potrzebne. No i pytanie, czy zostaje bank z tą nieruchomością? Pewnie tak, jeżeli nikt inny tej nieruchomości na swój portfel nie weźmie, ale z tymi ścieżkami związane jest to, że właśnie nowe nieruchomości będą bardzo oceniane pod kątem tego zapotrzebowania na energię przede wszystkim. Więc akurat taksonomia to jest jeszcze coś dalej, ale pierwszym czekiem takim ze strony instytucji finansowych w przeciągu najbliższych paru lat to będzie przede wszystkim zapotrzebowanie na energię końcową. I to, jeżeli mówimy o zrównoważonych inwestycjach czy niezrównoważonych, to bym powiedziała, że te ze zbyt wysokim zapotrzebowaniem na energię z perspektywy banku będą uznane za niezrównoważone i takie, których bank nie chce finansować. No rozumiem, aczkolwiek wiesz, mam takie pytanie w tym momencie, co będzie punktem odniesienia do tej energii końcowej, bo znając plany ministerstwa, to następna zmiana w warunkach technicznych, która ma się tam pojawić za 2 lata, też będzie dotyczyła energii pierwotnej, no chyba, że coś się zmieni. Więc będziecie sami określać, jaki to ma być poziom energii końcowej? To przede wszystkim trzeba spojrzeć na te ścieżki dekarbonizacyjne, bo one pokazują ślad Czyli rozumiem węglowy. te, na które czekamy. Te, na które czekamy, czyli w KPI-ku, tak, w PEP No, 2040, który ma być zmieniony? nie, znaczy jest taka organizacja KREM, to A, przez według KREM-u, zapisz, tak, według tak. KREM. CRRM, tak, to Tak, jest tak, tak. organizacja, która publikuje ścieżki dla nieruchomości i tam jest zarówno EP, jak i CO2, czyli EP, zapotrzebowanie na energię pierwotną. Nie wiem, dlaczego cały rynek tak działa, a na koniec ścieżka opiera się o EK, czyli trzeba przejść z EP na EK, wyliczyć ślad węglowy i wtedy patrzymy, gdzie ląduje dana nieruchomość w relacji do tej ścieżki, ale patrząc na to, jak właśnie one mocno schodzą, jeżeli chodzi o to zapotrzebowanie na energię, no to widać, że to będzie duże wyzwanie dla rynku, żeby uzyskać finansowanie, jeżeli jest się znacznie powyżej. No to generalnie mówiąc wprost, bo to z energii końcowej liczy się emisję CO2, a nie z energii pierwotnej, tak? Więc to też z tym, co się spotkałam, że przy dużych inwestycjach ktoś na jakiejś konferencji powiedział, że w przyszłości, że tak powiem, podstawą wyceny nieruchomości będzie właśnie ślad węglowy. Dla mnie tylko pytanie, czy całkowity ślad węglowy, czy tylko ten operacyjny, tak? No bo patrząc na dekarbonizację, bardzo często część, że tak powiem, interesariuszy czy osób zaangażowanych mówi jednak ciągle o tym operacyjnym śladzie węglowym, no powiązanym oczywiście z budynkami zeroemisyjnymi, które mają gdzieś obowiązywać od 2030 roku. Ale tak jak słucham w takim razie, Asiu, to może inaczej zadam pytanie. Czy macie już inwestorów, którzy przychodzą i mówią, chcemy dostać, czy negocjują z wami, bo rozumiem, że po stronie inwestorskiej to nie są, to są jakieś tam negocjacje. Jesteśmy zgodni z taksonomią, ktoś ma wyliczone, zrobione takie analizy i zdarzają się już tacy inwestorzy, którzy z takim pakietem dokumentów do was przychodzą? Wśród tych klientów strategicznych to tak. To tak. Tak. Czyli na tych największe fundusze inwestycyjne, które szczerze powiedziawszy często bardziej rozmawiają z naszą spółką matką niż tutaj lokalnie, tak? No to oni mają już rzeczywiście, zbierają te wszystkie dokumenty, są dużo bardziej przygotowani, myślę, niż my tu. Ale tak jak mówię, to lokalnie po prostu nawet na ten moment nie widzę tej ambicji, żeby ta zgodność z taksonomią była. Tym bardziej, że myślę, że to ważne do zrozumienia jest dla wszystkich, że dla banków na ten moment zgodność z taksonomią to przede wszystkim ryzyko. Czyli jeżeli my coś wykażemy, że jest zgodne z taksonomią, a nie będziemy w stanie tego potem obronić przed regulatorem, no to dla nas to jest ryzyko greenwashingu, reputacyjne ryzyko i tak dalej. Więc dlatego my się też przygotowujemy do tego wszystkiego dosyć powoli, dlatego też nie widać takiego szybkiego postępu całego rynku w tym kierunku, z uwagi na to, że my przede wszystkim widzimy w tym więcej ryzyk niż korzyści na ten moment. Dlatego też jako Polsi próbujemy działać i mam nadzieję, że to się uda jakby w promowaniu tego zrównoważonego finansowania różnymi mechanizmami. Zobaczymy,
jakie te rozmowy będą na poziomie już rządowym, bo na ten moment nie ma tych mechanizmów tak jasno wspierających i pchających banki w kierunku tego zrównoważonego finansowania zgodnego z taksonomią, może powiem tak, bo jest pchanie nas w kierunku tego, które ma niski ślad węglowy operacyjny. Tutaj widzę właśnie te komentarze. Tak, to jest, to widać, bo te ścieżki mamy adoptować. My mamy publikować plany transformacji. CSRD teraz to raportowanie wchodzi, więc myślę, że czekam w sumie na to, co te banki wszystkie opublikują. Można to przeanalizować i popatrzeć po prostu, tak. MBank, BOŚ wpisały się do SBTI-a, co oznacza, że też muszą przedstawić plany swoje transformacyjne, ścieżki dekarbonizacyjne i za tym są potem konkretne działania. Powinny one iść, więc zobaczymy tak naprawdę, co wyjdzie, co się okaże, tak? Ale no, w tym kierunku nasz regulator nas pcha, uważając, że w ten sposób my zarządzamy swoim ryzykiem klimatycznym, bo nasze ryzyko klimatyczne jest powiązane z ryzykiem klienta. I to my mamy dążyć do tego, żeby ten klient zmniejszał swój ślad węglowy po to, żebyśmy my mieli mniejsze ryzyko związane z finansowaniem tych różnych nieruchomości czy aktywów, tak zwane stranded assets, też to jest... To dobrze rozumiem, czyli to ryzyko wy postrzegacie największe po stronie bankowej, finansowej, ryzyko w śladzie węglowym i energii końcowej. Jeżeli chodzi o budynki, największe. Tak. Ale to w ogóle każdego klienta, jeżeli spojrzycie w raporty firm, instytucji finansowych, tam w najbliższym raporcie na pewno opublikuje większość banków swój ślad węglowy związany z portfelem finansowym, czyli tym, co finansuje. I to będą i nie tylko budynki, ale też klienci zwykli, korporacje. I teraz my jako banki mamy stworzyć plan zarządzania tymi emisjami, po to, żeby zmniejszyć swoje ryzyko, tak? Więc, więc jakby to... No, rozumiem, że tu mówisz o śladzie węglowym instytucji przedsiębiorstwa, nie śladzie węglowym budynku, tak? Tak, instytucji przedsiębiorstwa, ale jak finansujesz budynek, tego co finansujesz, jeżeli finansujesz tak, jeśli finansujesz, to tam wchodzi. Tak, to do tego kredytu przypisany jest ślad węglowy, jeżeli finansujesz budynek, to do niego też masz przypisany ślad węglowy, więc jakby tym musimy zarządzać. Znaczy, tu myślę właśnie, że to jest to, co jest potrzebne, to się bardzo, te wasze potrzeby, a ograniczenia tych ryzyk bardzo się wiążą z tym, że w 2030 powinniśmy, albo inaczej, to by może bardzo pomogło, bo ślad węglowy musimy liczyć od 28 roku, a limity powinniśmy opublikować jako Polska w 2030 roku, tak? Więc pewnie gdyby te limity były gdzieś i myślę, że sektor trzeba przygotować na te limity. To nie jest tak, że my wprowadzimy w 2029 roku i powiemy od 2030 roku są takie, a nie inne limity, bo proces budowy z kupieniem działki to jest co najmniej 5 lat. Więc przydałoby się jak najwcześniej tą ścieżkę dekarbonizacyjną w postaci limitów, które ktoś tutaj powołał się w innym kontekście, Francję, już mają. Więc myślę, że im jest po prostu ocenianie tych ryzyk łatwiejsze dla nich. Ale tak. Bardziej kwantyfikowalne, bardziej łatwiej jest rzeczywiście przypisać, bo też jako banki musimy zacząć mierzyć te ryzyka. Tak jakby jeżeli jakąś wartość nieruchomości wyznaczamy, to powinniśmy sprawdzić też tą wartość powiązaną, jak ona będzie obniżona przez to ryzyko właśnie transformacji, przejścia, czyli de facto śladu węglowego. No i też do końca nie ma odpowiedzi na to, jak to jeszcze w wycenie nieruchomości uwzględnić, tak? Więc to jest tak naprawdę temat dla nas też dosyć trudny, dużo się dzieje naraz, dużo nowych wymogów się pojawia naraz, więc próbujemy to jakoś przetrawić i zobaczymy tak naprawdę, jakie będą tego efekty, ale jest dużo niepewności, na pewno nie tylko po stronie inwestorów, ale też po stronie banków, instytucji finansowych. Tak. Czyli tak w zasadzie reasumując, bo czas nam się kończy, przepraszam, jeśli żeśmy nie odpowiedzieli na Państwa pytania, ale tu też była taka dyskusja między Państwem, gdzie sami Państwo sobie odpowiadali albo podpisywali się pod pewnymi stwierdzeniami. Więc tak, gdybym była inwestorem, to bym sobie pomyślała, że może nie jest tak źle, jeśli chodzi o taksonomię, że ta niepewność czy niewiedza w tym, jak to wszystko
mocno określić albo co będzie akceptowalne, to powinnam się z punktu widzenia inwestorskiego skupić na energii końcowej pierwotnej i śladzie węglowym. I tym bym, że tak powiem, sektor finansowy przekonała do tego na jakieś, że tak powiem, tańsze czy po prostu bardziej ciekawe i intratne dla mnie finansowanie. Patrząc to tak, to bym się powiedziała, że zgadzam, tak, na ten moment tak. Co się stanie, jakie jeszcze regulacje nowe wejdą, no tego nie wiemy, ale na ten moment tak. To ślad węglowy operacyjny budynku jest chyba podstawowym, na które bym patrzyła. I dziękuję bardzo, bo muszę się przełączyć na Dziękuję, spotkanie. dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Asiu, że poświęciłaś czas. Do zobaczenia. Do zobaczenia. A Państwu także dziękujemy. Dziękujemy. To wiem, że absolutnie nie rozwiązało mnóstwa kwestii, których sama nie wiem, jak do pewnych tematów podejść, bo tak jak powiedziałam na samym początku, taksonomia tego nie reguluje. Ja odebrałam generalnie wypowiedź tutaj Asi z Polsifu, że róbmy to, co się da w ramach tej ścieżki dekarbonizacyjnej, w ramach śladu węglowego, w ramach dekarbonizacji i myślę, że negocjacje z bankiem dzięki temu pozwolą nam na pozyskanie odpowiednich funduszy. Alicja tutaj po drodze widziałam, przepraszam bardzo, skleiła informacje o zbliżającym się szkoleniu z taksonomii, gdzie będą omówione wszystkie aspekty wszystkich, że tak powiem, celów środowiskowych, w których są budynki. Mam nadzieję, że te szkolenia będą też taką możliwością wymiany zdania i doświadczeń, więc tym akcentem serdecznie Państwu dziękuję za uwagę.